W dzisiejszym odcinku z EU4 pokażę Tobie, jak stworzyłem to niderlandzkie imperium handlowo-kolonialne bez idei kolonizacyjnych. No dobra, użyję idei ekspansywnych, ale to tylko dlatego, żeby mieć ładną Afrykę na miniaturce. Naprawdę tylko dlatego. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, mogłem stworzyć takie imperium z zwyczajowymi krajami kolonialnymi. Nuda! Na start jednak wybrałem dużo mniejsze księstwo. Na starym kontynencie ograniczę się też tylko do podboju Low Countries. Sorry Belgien i Luksemburg. A mimo to będę dążył do stania się największą potęgą na świecie, czym pomoże nam niderlandzka flota i jej specjalne okręty. Przejdę jednak już do rzeczy. Moje malutkie księstwo Flandrii ma duży problem, ponieważ jest jednym z państw podległych księstwu Burgundii. Dlatego muszę wywalczyć naszą wolność. I najlepiej to zrobić poprzez poproszenie o wsparcie rywali burgundzkich. Tylko mam sporego pecha, bo Burgundia ma tylko Austrię z potężnych krajów na rywalu. Francja, Anglia, co się stało? I nawet Austria mnie nie wspiera. No dobrze, zajmijmy się w takim razie przywilejami dla klas społecznych. Rozdaję punkciki, tańsi doradcy, kiedyś może nawet będzie mnie na nich stać, bo na razie niezbyt. Dodatkowo biorę religijnych dyplomatów, dzięki czemu Austria zaczyna wspierać mnie w moich dążeniach do niepodległości. I na koniec supremacja od szlachty, jak i pożyczki od mieszczan. W ogóle mówić wam o tych przywilejach w każdym odcinku, czy sobie już je darować? Ale na pewno chcecie, żebym pokazywał wam promocję na niebie, linki jak zwykle w opisie. Polecam Lukas. Z armii wywalam kawalerię, bo jest za droga. Zatrudniam dyplomaty z dyplomatyczną reputacją, bo będę próbował jednak przekonać Francję do moich racji, więc poprawiajmy relacje. Z Anglią to raczej niemożliwe. Jej tańszy doradca. W międzyczasie też sprzedawałem moje okręty, tylko transportowe, bo handlowe nam się przydadzą później. Co prawda nie wiem, czemu taka Brytania miałaby je od nas kupować, ale skoro biorą, to czemu mam się tutaj kłócić z nimi? Bardzo szybko udało mi się uzyskać wsparcie Francji, która nagle zaczęła nienawidzić Burgundię. Hurra! Dlatego dorekrutowuję już wojsko, na którego czele staje generał Aleksander, który naprawdę nie wiem, do czego będzie strzelał. Nieważne. Po prostu ogłośmy naszą deklarację niepodległości. Raczej powinniśmy to wygrać. Filip II Heinsberg poprowadzi naszą nację ku wolności. I na szczęście Francja i Austria zdecydowały się poprzeć mnie w tej wojnie. Szczerze mówiąc, nie mogło być inaczej. Jako że moje wojska raczej same tutaj nie działają wiele, dlatego od razu wycofuję się gdzieś na terytoria Francji. No to będzie chyba po armii. Ofiara została poniesiona. Ale przynajmniej mam duży udział w wojnie. Przejdźmy do obronienia naszych fortec. Bo w sumie niewiele więcej mogę robić. Dyplomaci niech zajmą się zacieśnieniem relacji z moimi sojusznikami. Na szczęście Francja skierowała swoje wojska na nasze terytorium. O, nawet są tutaj wojska cesarza. I szczęście dopisało mi to ponownie. Anglia zdecydowała się przekazać Maine pokojowo Francji. A przy okazji cesarz i Francuzi wyzwolili moje terytoria. Bardzo dobrze. Jednak w trakcie tej wojny tak czy siak odbudowuję moją armię, będzie nam potrzebna zaraz po tej wojnie. Nasze wojsko nawet pomoże w zdobywaniu fortec. O proszę, okazja, bunty, wielkie zwycięstwo. Wolność wywalczona w niecałe 5 lat. Jednak nie była to walka tylko o wolność Flandrii, ale również Brabantu, jak i Holandii. Szkoda tylko, że Austrii się to bardzo nie spodoba. Dlatego moja dyplomacja będzie pracowała teraz, żeby jak najszybciej naprawić ten stan rzeczy. No trudno, po sojuszu z Austrią, ale może kiedyś powróci, bo mają bardzo dobre nastawienie wobec mnie. O mój Boże, ja nie jestem w cesarstwie. Jak do tego doszło? Ale na szczęście mogę szybko do niego dołączyć. Naprawdę byłem pewien, że jestem w cesarstwie. No i teraz cesarz już nie broni lisz. I udało mi się od razu przywrócić sojusz z Austrią. Szkoda, że obecnie toczy wojnę. I on chyba przegrywa. Oczywiście, w tym czasie kolejny pech. Holandia zawarła sojusz z Danią, by mnie mógł jej podbić. Ale na szczęście będzie mnie raczej na to stać, bo właśnie Francji sprzedaje renesans. Prowadziłem dzięki temu 5. poziom technologii militarnej i to nawet jako jeden z pierwszych krajów na świecie. A moi najbliżsi przeciwnicy mają poziom 3. militarny. I nadszedł czas, żebym podbił Anvers od Liège i może Francja nam w tym pomoże? Bo w sumie po co się przemęczać? Nie zmienia to faktu, że moja bitna armia daje radę. Francji tutaj w tej oczywiście bitwie nie było. Tak dużej agresywnej ekspansji się nie spodziewałem, no ale trudno. Dwie prowincje zdobyte. W sumie Antwerpia była bardzo ważną prowincją, bo znajduje się tutaj szkło, bo postarałem się wprowadzić face-sitting. Następnie zaatakowałem Utrecht, aby upokorzyć ten kraj. No ale tak naprawdę nie chcę ich upokarzać, ale zrobić tutaj pokaz siły. Po 100 punktów każdego rodzaju, zawsze miły prezent. A to pozwoliło mi teraz rozwinąć 5. poziom technologii administracyjnej, dzięki czemu mogę wybrać moje pierwsze idee. I tutaj was nie zdziwię, będą to idee szpiegowskie. Rozpocznie się teraz gra cieni o zjednoczenie całego regionu Niderlandów. No, po tych wojnach możemy rozpocząć rozbudowę mojej floty, co robię w bardzo głupi sposób. Bo powinienem wcześniej
wcześniej nadać przywilej na tańsze budowanie okrętów handlowych. Przyjmijmy bizantyjskich uchodźców. Da to mi prestiż. Niestety stałem się tak dużą potęgą już w okolicy, że moim jedynym rywalem może być Anglia. To znaczy jednym z trzech. Zawarłem też sojusz z Duńczykami, a nuż uda nam się zerwać ich relacje z Holandią. Czas na pierwsze rozwinięcie z naszej ery odkryć. I tutaj zdziwię was, nie pójdziemy w błąd do kolonii, bo nie zamierzam ich zakładać. Skupimy się jednak na mniejszej, agresywnej ekspansji. Pierwsze pieniądze wydaję na rozwinięcie budynków handlowych w okolicy, w sumie tylko w dwóch prowincjach, bo więcej jeszcze nie zdążyłem podbić. Rozbuduję też wielkie porty nasze. Udało mi się wprowadzić face sitting w Antwerpii, tam chyba to lubią, a daje nam to niesamowite bonusy do końca gry związane z handlem, jak i rozwojem tej prowincji. Głównie moje prowincje na razie rozwijam za punkty militarne, bo mam ich naprawdę sporo, a technologię mam rozwiniętą już mocno do przodu. Dzięki temu rozbudowałem nasze flamandzkie miasta. Prowadźmy filozofię renesansu. Jeszcze tańsza technologia, tylko papieża trochę wkurzymy. A propos wkurzenia papieża, na szczęście tego uniknę przy moim ataku na Burgundię, do której zaproszę również Francję, jak i Austrię, żeby to była szybka wojna. W tej wojnie z Burgundią w sumie nawet mi nie chodziło o zdobycie tych dwóch prowincji, co odzyskanie przez Liège kolejnych i wybuszczenie Luksemburgu, żeby jak najmniej prowincji, które znajdują się w regionie Niderlandów, wpadło w łapki cesarza bądź Francji w wyniku eventu burgundzkiego, bo do niego coraz bliżej. Trudny wybór, kościoły czy produkcja? Dlaczego nie oba? Stać mnie już na moich dwupoziomowych doradców, co prawda są 50% tańsi, ale nie wnikamy w to. Ważne, że zarabiam. I w sumie wezmę moich kupców, żeby szybciej poprawiali relacje w regionie, gdzie toczymy wojny. Dzięki temu agresywna ekspansja będzie spadała znacznie szybciej. Bo szczerze mówiąc, trochę o tym zapomniałem. Nie, jeszcze nie chcemy wyzywać hiszpańskiej floty. No przynajmniej nie w tym momencie. I wreszcie też rozwinąłem odzyskiwanie ziemi. Tak, to jest główny powód, dlaczego wybrałem właśnie Flandrię jako mój kraj, z którego będę tworzył Niderlandy, bo będę miał sporo czasu na rozwijanie ich prowincji. A to, jak widać, jest nawet dość tanie w tym regionie. Naszym szpiegom wreszcie udało się doprowadzić do sytuacji, w której Dania i Holandia przestają być sojusznikami. Dzięki czemu mogliśmy zająć kolejne terytoria dla Niderlandów. Ale serio, bunty? Stałem się też mistrzem w sztuce szantażu. Trzeba to jakoś wykorzystać. Kolejne idee to idee ofensywne. Połączenie tych idei da nam bardzo duży bonus do zdobywania fortec. Tak, Europka to Siege Simulator. Już w tym momencie zamiast 30 dni mamy 24 dni. Tak, dzięki działaniu naszych szpiegów tylko najbliżsi sąsiedzi czują niepokój po zdobyciu tak bogatego terytorium dla Flandrii. A dzięki kompetentnej dyplomacji jeszcze szybciej zapomną o naszych podbojach. A za zdobyczne pieniądze po wojnie z Holandią zasponsorowaliśmy sobie nową doktrynę morską. Holenderską flotę handlową. W międzyczasie wsparłem w wojnie francusko-papieskiej Francję, tak jakby potrzebowali mojej pomocy. Można powiedzieć, że Holandia to ziemia kościołów, jak i miejsc pracy, czyli praca i modlitwa. Francja o dziwo była bardzo wdzięczna za to, że pomogłem jej w wojnie z papieżem. Tak, to było dziwne. To pozwoliło mi zdecydowanie zwiększyć zaufanie Francji wobec nas, prawie maksymalnie. Kolejne 5 lat naszym szpiegom udało się wysunąć podejrzenia, że te terytoria prawnie należą do Flandrii. Tylko że jednak arcybiskupstwo Utrechtu zawarło sojusz wcześniej z Anglią. Może flota duńska nam pomoże? I nie uwierzycie, ale połączonej flocie udało się pokonać flotę angielską. Jak do tego doszło? Nasza flota nawet zdobyła parę okrętów. A nie, Duńczycy pomogli, ups. Ale i tak zdobyłem okręty. No takich pierwszych idei angielskich się nie spodziewałem. No dobra, ale jednak Anglia zapłaci nam dość spory trybut. I szczerze mówiąc, mogę podbić całe biskupstwo. Za rok dużo osób o tym zapomni. I cyk, minął rok. Tylko 14 dni później. Ale czekaj, ja potrzebowałem tych dwóch prowincji i bym dostał roszczenia i bym nie musiał ich robić? Ale jestem czasem idiotą. No ale prawda jest taka, że z ideami szpiegowskimi to naprawdę nie muszę się przejmować takimi rzeczami. I można powiedzieć, że Anglia zasponsorowała nam w tej wojnie rozbudowę naszej floty, bo zaczynam budować wszędzie stocznie. Globalna dominacja i mam nadzieję, że dzięki temu zdobędę tyle prestiżu, żeby szybko zapomniano znowu o moich podbojach, bo jeszcze kilka prowincji musimy tutaj podbić w tym regionie, a niedługo może nas czekają pierwsze wojny z Kastylią. Żeby do nich doprowadzić, to szczerze mówiąc, muszę mieć wojnę z Anglią. Cyk. Naprawdę Holandia nie ma żadnej fajnej nazwy statku? Heavy Ship One? Rozpoczynam też wielki projekt, który ma użyźnić ziemie nasze holenderskie. To wcale nie tak, że już praktycznie nie mam na co wydawać pieniędzy. Rozpoczynam też wykradanie map. Czy od Portugalii, czy od Hiszpanii. No na temat ich zdobycz na przykład w Afryce. Halo. No i nastał kryzys burgundzki. Nawet dość późno, bo w 1500 roku. I Burgundii odmówiono dołączenia do Imperium. Przez co teraz ona ma casus belli na 40 lat na każdego z elektorów.
żeby uczynić ich unią personalną. Ups, mała koalicja, ups. No dobra, długo ta koalicja nie przetrwa. Protestancka reformacja i ogólnie protestantyzm jest dużo lepszy, ale tym razem pójdę w kalwinizm. Więc ta religia totalnie mnie nie obchodzi. Jako, że wreszcie pojawił się kolonializm, sam wprowadzam go poprzez rozwój prowincji w Holandii. Tak, tym razem nie zapomniałem o edykcie. Nawet rozwinąłem port do trzeciego poziomu i kolonializm wprowadziłem. Swoją drogą ostatnio dużo osób mnie męczy o to, jak rozbudowywać te porty. I w zasadzie to jest dość łatwe. Do drugiego poziomu potrzebujemy 10 punktów rozwoju prowincji oraz 200 golda, bazowo. A do trzeciego poziomu potrzebujemy 25 punktów rozwoju prowincji oraz 1000 golda bazowo. I pewnie to jest dostępne w jakimś DLC. Jeżeli ktoś to wie, może napisać w komentarzu dla tych osób, które nie potrafią tego sobie wyszukać w Google. Wojna z Francją. Odziedziczenie Burgundii. Czekaj, to drugi raz się wydarzyło? Tu. To są dwa wydarzenia. Nikt nie chce pracować. Jak do tego doszło? I Francja spłaciła moje zadłużenie. Jak miło. Nadszedł czas rozbudowy naszej floty wojennej o ciężkie okręty. Tak, tym razem dobrze kliknąłem. I nawet staliśmy się jedną z największych potęg światowych. Francja znowu kupuje od nas instytucje. Więc można powiedzieć, że bardzo dużo zarabiamy. Zwłaszcza dlatego, że mamy naprawdę spore udziały w handlu w English Channel. Kupujemy też lojalność Luksemburgu, gdzie za nasze dukaty sprzedał część swojej suwerenności i został naszym wasalem. Zresztą podobnie postąpiła wschodnia Fryzja i sprzedała nam swoją wolność. No i teraz toczymy dość sporo wojen na raz, a wszystko w celu zjednoczenia ostatnich prowincji, które powinny do nas należeć. Jako, że dobiega końcowi era odkryć, no to nadszedł czas na spalenie podatków. Here comes the money. I w sumie wiem, na co je wydam. Kolejna era, mam przeczucie, będzie złotą erą dla naszej nacji. Nawet to potwierdzamy. No i wykorzystując wszystkie modyfikatory do rozwoju, postanowiłem jak najbardziej rozwinąć mój krat przed nową erą. I podbiłem cały region niderlandzki. Wreszcie. Trochę późno, ale szczerze mówiąc, nie miałem się tutaj co spieszyć. Jako, że korzystam mocno jako Flandria z infrastruktury i jej rozwinięcia, co zwiększa niestety gathering cost moich prowincji, no to zmieniłem naszą reformę rządów na centralizację biurokracji. Zamierzam tak 3-4 razy użyć centralizacji na każdym moim innym stajcie, no, który nie jest moją stolicą. Bo niby taki mały kraj, a zobaczcie, ile mam gatheringu użytego. To projektował tą misję. Ja naprawdę muszę w każdej z tych prowincji zbudować trade posta i powstał ruch reformacyjny, do którego nawet chętnie dołączę. Mimo wszystko pamiętajcie, że ja uważam, że protestantyzm byłby lepszy. Ale tak rzadko gram reformacją, że tym razem się pokuszę. Czekaj, ja cały czas mogłem stworzyć specjalny holenderski government? Czy dopiero teraz mi się to pojawiło? Nawet mam parlament i pierwszy bardzo ciężki wybór, kto będzie rządził w naszym kraju. Na czym tu ma się skupić nasza wiara w tym momencie? W sumie może na niczym, niech mi rośnie favor. Coś za to mam? Też mam. Powstała Wielka Brytania. To w sumie bardzo źle. Czekaj, ja do moich misji potrzebuję tego obszaru dla mnie. Ups. I bez tworzenia Niderlandów misje mi się powiększyły. Też bardzo ciekawe. No ale w tym momencie tworzę już Niderlandy. Oprócz fajnego koloru, który będzie dobry na miniaturę, zdecydowałem się przyjąć jednak niderlandzkie, a w zasadzie holenderskie idee narodowe, bo te będą dużo lepsze do prowadzenia wojen i ogólnie do dominacji w okolicy. Ale moje misje to w zasadzie doszła tylko i wyłącznie ta ścieżka maksymalnie po prawo. Cała reszta była już dostępna w momencie przyjęcia religii. I w sumie teraz możemy budować specjalne statki handlowe, które mają zwiększoną liczbę dział, jak mogą transportować jednostki, jednocześnie mają też zwiększony handel. Dodatkowo bardzo zwiększył mi się limit floty. Tak, więcej specjalnych okrętów. A okręty transportowe przerabiam na drzazgi. Nadszedł czas wyboru trzecich idei, co oznacza ciężką decyzję. Mogę wybrać idee ekspansywne, żeby miniatura była lepsza, bo dostanę dwóch kolonistów, co się przyda do zrobienia ładnych granic w Afryce. Mogę wybrać ideę infrastruktury, co byłoby bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli dalej rozwijać mocno Niderlandy. Idee innowacyjne. I tutaj skupić się na przyspieszeniu procesu oblegania fortec. Naprawdę ciężki wybór, ale głównie zastanawiam się nad ideami administracyjnymi, żeby po taniości dołączać nowe prowincje. Wezmę jednak idee ekspansywne. Teraz dopiero dobrze się przyjrzałem, ja tutaj mam całe drzewko prawe nowe. Mogę dostać nawet Unię nad Wielką Brytanią? Chyba to wykorzystam. Fluita to taki unikalny handlowy holenderski okręt, a ja muszę rozbudować mój przemysł stoczniowy. Szkoda, że wcześniej zacząłem budować dużo okrętów i z tego niech skorzystam. Wybrałem asymilację na moją politykę kolonialną. Będę kolonizował głównie wybrzeża Afryki, a tutaj jest sporo ludności. Wesprę też moich handlarzy i dzięki temu zwiększę swój zasięg, nie tylko handlowy, ale też i kolonialny. A mojego jedynego odkrywcę z Zachariasza wysyłam do odkrywania nowego świata. Po pojawieniu się w Afryce mogę teraz bezpośrednio zaatakować kolonie hiszpańskie. Przy pomocy Francji, Danii, Austria nie pomoże. Tak, mam zdecydowanie czas wojny. Wojnę rozpoczynam od desantu na Anglię.
której armię ponownie niszczę. Następnie ruszam na Londyn, a po upadku Londynu to już lecę oblegać cały kraj. Naprawdę dziwi mnie to, że moja niderlandzka flota z taką łatwością niszczy angielską. W międzyczasie rozbudowałem wszystkie prowincje w Anglii do 20 poziomu rozwoju. Nie ma nic niżej. Od Portugalii w tej wojnie wezmę jedną wyspę na Karaibach. Największym problemem dla mojego kraju to będą zdecydowanie braki w zasobach ludzkich. Z tego powodu wszędzie zdecydowałem się skasować kościoły i na ich miejsce postawić baraki. A jeszcze manufaktury przede mną. Francja była bardzo użyteczna w tej wojnie. Od Kastylii zdobywam ich włości w Afryce, jak i dużo pieniędzy. I przyczółek w Brazylii. Moim kolejnym celem w Afryce będzie najprawdopodobniej Mali, ale to jeszcze zobaczę. Swoją drogą, niech was nie kusi czynienie z Mali wasala. Ten kraj to jest jeden wielki rozpierdol, bo totalnie nie radzi sobie z reformowaniem tego kraju, przez co on ma non-toper bunty. Wraz z 11 poziomem technologii, wreszcie mam na co wydawać pieniądze i wszędzie buduję manufaktury. A trochę pieniędzy oszczędziłem. Nawet bez nich, moje Niderlandy w tym momencie są najbogatszym krajem na świecie. Ale to, że 13 dukatów to inwestycje zagraniczne, to nie warto zwracać na to uwagi. A co najlepsze, ten mały kawałek świata jest w stanie wystawić w tym momencie już armię porównywalną z Francją czy innymi potęgami. Centrum kalwinizmu w środku Francji, jak do tego doszło? Bo Francja wciąż jest katolicka. Rozpoczynam kolejną wojnę z Portugalią, ale w pierwszej kolejności znowu atakuję Anglię. I po raz pierwszy użyję automatycznego oblegania prowincji dla najemników w Nowym Świecie. Ciekaw jestem, jak to się spisze. Co za rzeź robi moja flota, wow! Nawet połączone siły Hiszpanii, Anglii i Portugalii nie mają ze mną szans. Ale to jest sama flota transportowa, o to będzie rzeź niewiniątek, które jak zwykle wam nie pokażę. Czemu? Tylko 5 okrętów? Nie wierzę, że tak łatwo mi idzie z armią kastylijską. W tej erze ich armie są naprawdę. Co tu się stało? A, bo to zostało ostatnio zmienione. No to okej, wszystko jasne, czemu Hiszpania takie bęcki dostaje. Nawet totalnie armię zniszczyłem hiszpańską. W wojnie, kiedy sam atakuję Hiszpanię, idzie mi równie łatwo, jak przy pomocy Francji. A dużo więcej pieniędzy zostaje w mojej kieszeni. A tym razem od samej Portugalii naprawdę spory kawałek Karaibów ugryzłem. Jak i Meksyku, tutaj. No więc tak, teraz koruję tylko po 5 prowincji z każdego obszaru kolonialnego, żeby powstały mi tutaj wreszcie kolonie. Bo może będę miał wtedy na co wydawać pieniądze, bo obecnie w zasadzie nie mam już na co wydawać pieniędzy. Ciekawe. Coraz więcej kolonii kastylijskich do podbicia. I unowocześniliśmy naszą armię. Ma teraz takie szykowne kapelusiki. Powstają holenderskie Indie Wschodnie. Trochę się zdziwią, kiedy odkryją, że to nie są Indie. Nie opłaca ustanawiać mi się tutaj samodzielnej kolonii. Ustanawiam od razu kolonię koronną. Zwiększy to limit mojego wojska. Chociaż może zrobić kolonię pod flotę? W międzyczasie income Niderlandów bardzo, ale to bardzo się zwiększył. Wojenne reparacje już nam tyle nie dają. W teorii mam jeszcze 3 do 4 lat pokoju z największymi potęgami kolonialnymi, dlatego przewieźmy moją armię do kolonii, jak i do Afryki, żeby tam wykorzystać te 3 lata do kolejnych wojen. Najgorsze jest wyznaczanie tej drogi ręcznie do pokonywania, bo powiem wam szczerze, że tylko jeżeli wypłyniemy raz na otwarty ocean, to stracimy gdzieś połowę tej armii. Tak czy siak 5000 żołnierzy by zginęło po drodze. Podzielmy tę armię na jednak mniejsze. To będzie bardzo upierdliwa wojna, bo żadnej z tych nacji nie znam. Chociaż jakimś cudem moi żołnierze znają drogę do celu. Ale najlepszy jest tak czy siak ten czas zdobywania fortec. Ledwie 12 dni na progres. Tak, pokój. Bo od razu wysyłam szpiegów, żeby szykowali kolejne roszczenia wojenne. Pamiętajcie, do całych obszarów. Bo ja o tym czasem tak zapominam. Przyczółek w Afryce ustanowiony bardzo szybko i zobaczcie, z iloma nowymi potencjalnymi krajami teraz będę graniczył. To wszystko będzie moje. Chociaż jeszcze nie mam pomysłu, jak odzyskać tą prowincję od Francji. Cyk, 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 bum, cyk. Te podboje tutaj idą zdecydowanie za szybko. Rozpocząłem też kolejną wojnę z Kastylią o Brazylię. Tylko przez przypadek włączyło mnie to w konflikt z cesarzem austriackim. Ups. Ta wojna to wcale nie mój diabelski plan na odzyskanie tych dwóch prowincji. W międzyczasie rozpocząłem też dodawanie prowincji do kompanii handlowych. I teraz tak, jeżeli macie problemy z Gaveringiem, a jak widzicie u mnie on znacząco się zaczął zmniejszać, to polecam dodawać do Trade Company tylko prowincje, które mają bonusy do handlu. Dosłownie pojedyncze prowincje. Dlatego, że wszystkie pozostałe prowincje, które nie należą do kompanii handlowych, nieważne czy to będą terytoria czy statey, dostaną ten bonus do produkcji, który jest tym większy, im większą siłę handlu ma nasza kompania handlowa w regionie. W każdej prowincji, którą dodałem do kompanii handlowej, na pewno potrzebujemy marketplace'y, a rozwinięcia do kompanijne, no to oczywiście Broker Exchange oraz Company Depot. Pozostałe raczej są bezużyteczne. Na sam koniec będę budował to rozwinięcie, które zwiększa, zwiększa Trade Story. Podbicie tych dwóch prowincji, szczerze mówiąc, nie skończy się dla nas zbytnio źle. O,
udało mi się też wprowadzić globalną darmową pracę ochotniczą. Zastanówmy się, co mogę powiedzieć, no przyjeżdżają za pracą. Idzie ostatnie prowincje wreszcie do mnie trafiają. No nie patrzcie tak na mnie, misje tego wymagały. No i pięknie, kolonia w Brazylii, no zaraz będzie ustanowiona. Ale nie podbiłem jednak wszystkiego, niech tutaj kolonizuje dalej Hiszpania, bo robi to znacznie szybciej ode mnie. No i niestety po stracie tych dwóch prowincji Austria ustanowiła mnie rywalem na arenie międzynarodowej. Bardzo się tym przejąłem, dlatego przewożę moje wojska do Nowego Świata. Nienawidzę wyznaczać tej drogi, bo to wszystko trzeba robić przez Amerykę Południową. Najmniej manpowera się wtedy traci, jak się dokładnie w ten sposób płynie. Yeah! Tak. Ej, tu miałem kolonię. Wszystko by utrudnić mi rozgrywkę. Mania tulipanu. Tulipan został sprowadzony do Europy w latach 50. XVI wieku z Imperium Osmańskiego. Szybko stały się popularne wśród bogatych kupców w Holandii jako przedmiot luksusowy. Rynek rósł aż w 1634 roku, gdy we Francji wzrósł popyt, na rynek weszli spekulanci. W 1636 utworzono rynek kontraktów terminowych, a jesienią i zimą ceny gwałtownie rosły aż do zamęcia w lutym 1637 roku. Rezultatem było bankructwo wielu osób i katastrofa gospodarcza. Jak sobie z tym poradzić? Szczerze mówiąc, poradzę sobie z inflacją szybciej. A kiedy mnie wywaliło z imperium? W wojnie lig stanę historycznie po stronie protestanckiej. I szczerze mówiąc, Brandenburga niewiele myśląc, wypowiedziała wojnę religijną. Pewnie czekali, aż imperium osmańskie dołączy. Szkoda, że Francji nie ma w tej wojnie. Myślę, że to zdecydowanie jest czas wojny. W wojnie religijnej najlepiej rozpocząć od ataku na pomniejsze państwa, bo one najszybciej wyjdą, dlatego na razie ignoruję taką Anglię, czy też Kastylię. Nie ukrywam, dość miło jest widzieć takie eventy, kiedy chcę wam coś pokazać. Armii Imperium Osmańskiego jak zwykle niszczą moich buntowników. Wszystkie zdobyte prowincje przekazuję Brandenburgii, bo to ona dowodzi w tej wojnie. I liczy na to, że zrobi coś mądrego, jak na przykład zmiana wiary kraju, czy coś takiego. Tylko by nie przekazywała mi żadnych prowincji, bo ja tutaj nic nie chcę. Prawdziwe intencje. Choć wojnę lig rozpoczęło to z powodu religijnych, lojalność religijna Świętego Cesarstwa Rzymskiego nie jest troską jej członków. Niektórzy postrzegają wojnę jako szansę na przejęcie ziemi od części strony przeciwnej, uznając cele religijne przywódców za drugorzędne. I tak, wiara czy ziemia? Wiara czy ziemia? No ja wiem, że nic nie chcę podbijać, więc idźmy w stronę wiary. Tym bardziej, że muszę odbijać moje fortece, bo one zadziwiająco szybko padają dla Hiszpanów. Ale bądźmy szczerzy, ja też nie chcę za bardzo wykrwawiać się podczas tej wojny, więc póki nie muszę, to nie będę atakował. Mamy niby przewagę. Chociaż może pozbądźmy się Hiszpanii z tej wojny? Dałbym głowę, że miałem tutaj jeszcze jedną kolonię. Najgorsze jest teraz to przeklikiwanie każdej jednej prowincji. Nie, nie musicie tak robić. Pamiętajcie, że obecnie możecie zaznaczać wiele prowincji przy pomocy shiftu. To jest guzik na klawiaturze. I wszystkie przenieść jednym guziczkiem. Wojna idzie całkiem nieźle, chociaż bardzo podziwiam nastawienie takiego monsteru, że jeszcze się nie poddaje. Czy takiej Hiszpanii? Jeszcze Rzeczpospolita jakimś cudem dołączyła do tej wojny. Nie wiem jak do tego doszło, ale nagle się tu pojawiła. Lol, Kastylia straciła Lyon. A sama wojna zakończyła się, my nie wiem czym, ale na pewno było dużo strat, w tym i moich. Po prostu to było zmarnowane 20 lat wojny. A zakończyło się białym pokojem i dosłownie każdy może teraz być cesarzem. W sensie nawet my możemy spróbować być cesarzem. Bo teraz każdy może wybrać swoją własną wiarę i nią podążać. Nic nikomu do tego. Ja natomiast wpędziłem się w kolejny duży konflikt z Hiszpanią, Portugalią, jak i Anglią. Ale po prostu mam okazję zdobyć Meksyk. A Brytyjczycy nigdy się nie nauczą, że to ja dominuję obecnie na morzach. Nie wierzę w to, ale potrzebuję 5 prowincji, które mają 8 taksa. A ja wszystko paliłem. Trochę tak przegiałem z podbojami. Przez co walnęły mi naprawdę niezłe bunty w stolicy. Wow. Żeby ustabilizować sytuację, wypuściłem Songhai jako mojego wasala, ale za 10 lat i tak czy siak go integruje. Bardzo mnie zastanawia, jakim cudem Dżene nagle stało się moim wasalem. Ja ich nie wasalizowałem. Większość zachodniego wybrzeża Afryki została podbita już przez nas, no a w tym też i weszliśmy już do Konga. I moglibyście też pomyśleć, czas nadszedł na wschodnie wybrzeże. Nic bardziej mylnego. Myślę, że nadszedł czas, żeby uporać się z Unią nad Anglią. Tylko akurat tak się składa, że moja flota jest w Afryce. Muszę się pospieszyć, bo coś przewiduje, że mój sojusz z Francją niedługo dobiegnie końca. Nie zmienia to faktu, że bez Anglii jesteś już największym imperium na świecie. A w Europie naprawdę rozwijam tylko i wyłącznie te prowincje, które miałem pod bazowo. Trochę tutaj zielono, prawda? Zobaczcie, infrastrukturę wszędzie do drugiego poziomu mam rozwiniętą. Minimum, co pozwala mi mieć jednocześnie manufaktury zarówno do produkcji, jak i manpowera. Jakim cudem Aragon ma taką armię? Przecież to ma raz, dwa, trzy. No dobra, trochę więcej podbił. Ale nadal ma za dużo tego wojska. Czy ta unia personalna Niderlandów nad Anglią, którą mamy z BC, czy jest ona jakkolwiek uzasadniona historycznie? Anglicy już stracili Londyn, a w bitwach zabić też nie mają najmniejszych szans. No i u mnie pojawił się Global Trade, w sumie nic dziwnego. Bo on najbogatszy obszar handlowy i totalnie go dominuje.
i po brytyjskiej armii. Wojna była krwawa, ale udało się zdobyć Unię. Ha, tylko ciężko ją będzie zachować. Więc można powiedzieć, że teraz nastąpiła rewolucja w naszym kraju i osiągnąłem to coś, cokolwiek to znaczy. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Tą samą dynastię, co ja, ma Francja. Ale to byłoby za mocne jeszcze zdobyć Francję na Unię. Dlatego spróbuję teraz od Portugalii przejąć resztę jej kolonii w Meksyku. Będę też jednocześnie atakował Mutapę w Afryce. Ale Etiopii w tej wojnie to się nie spodziewałem. Już nawet nie wiem, który raz po prostu okupuje i palę całą Kastylię. Co niekoniecznie wpływa dobrze na tempo jej tworzenia kolonii, skoro co 5 lat płaci mi maksymalny trybut. Ładnie ten region Afryki wygląda. Dlaczego nie widzę roszczeń do przejęcia kolonii portugalskich? Ciekawe. No to cała holenderska północna Afryka zabudowana w manufakturach. Cała Afryka jest już bardzo pomarańczowa i tak powinno być. Ameryka Południowa wygląda coraz lepiej, tak samo jak północna. Sorry, Floryda poszła dla Francji, Amerykanie, wybaczcie mi to. Przekroczyłem też 1000 golda total income'u, prawie 800 zarabiam na czysto. Co powoduje, że mogę wystąpić o hegemona ekonomicznego. W sumie, czemuż by nie? Inne kraje nie mają ze mną już szans. Najlepsze jest to, że nawet jeszcze nie sięgnąłem po najbogatsze regiony tego świata, czyli Indie, Indonezję, czy też Shun. I w zasadzie tylko armie osmańskie są większe od moich, a w Europie nie podbiłem nic więcej. Zobaczcie, to tylko tyle mam. A w tym odcinku z najnowszej gry od Paradoksu gram pod pewne wyzwanie, mianowicie toczę tylko wojny defensywne, aby zaprowadzić wieczny pokój na świecie. Jeśli jesteście fanami cywilizacji czy Humankinda, polecam się zapoznać z tą grą. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym. Wasza lista z odcinka na odcinek staje się coraz dłuższa. Cieszę się, że to co robię, tak wam się podoba. Save z tej kampanii jest dostępny na Discordzie w strefie dla wspierających.